OSS, okiem służb specjalnych. Zaprasza Piotr Herman, czyli ja. A to jest podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaś ja znam się na nich, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Serdecznie zapraszam. Szpiegul.pl. Cześć! Muszkieterowie. Serdecznie witam Cię w najnowszym odcinku podcastu OSS. W ostatniej audycji opowiedziałem Ci o trzech interesujących koncepcjach: kontrwywiadzie obywatelskim, organizacji bez organizacji oraz ruchu społecznym bez przywódców. Dziś podam historyczny przykład bardzo ciekawej organizacji wywiadowczej, która w pewien sposób wiąże się z tym wszystkim. Zobacz, wybuchła II wojna światowa i na okupowanych polskich ziemiach jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać organizacje konspiracyjne. Każda z nich miała swoje komórki wywiadu i kontrwywiadu. Nic dziwnego, gdyż jest to kwestia być albo nie być dla każdej organizacji, dzisiaj również dla biznesu. Ale powstała przynajmniej jedna organizacja wywiadowcza, która była odmienna. O ile u innych chodziło o wspomaganie wywiadowcze walki zbrojnej z okupantem, a walka prowadząca do zwycięstwa była celem nadrzędnym, to w przypadku tej organizacji celem było prowadzenie działań wywiadowczych, a nieco później kontrwywiadowczych i tyle. Powstała taka prywatna organizacja wywiadowcza, początkowo niezależna od jakiegokolwiek stronnictwa politycznego czy też struktury konspiracyjnej. Dla mnie to ewenement, to wyjątek. A jako, że Biały Lew nie ma prawa istnienia i musi umrzeć, to też w końcu nie pozwolono na funkcjonowanie niezależnej od nikogo instytucji wywiadowczej. Tym bardziej, że w tym, co robiła, nie miała konkurencji. Po jej rozbiciu została wchłonięta do struktur wywiadowczych i kontrwywiadowczych Armii Krajowej i w końcu w podziemnym państwie polskim zrobił się porządek. To znaczy, chciałbym tak powiedzieć, ale życie jest bogatsze niż byśmy chcieli. I w tym konspiracyjnym państwie tak zwanych afer było bez liku. To takie nasze polskie piekiełko, co powtórzę jeszcze raz przynajmniej dzisiaj. Myślę, że warto będzie o tych wszystkich aferkach opowiedzieć w którymś z przyszłych odcinków podcastu OSS. Aha, zapomniałem powiedzieć, jaka to była organizacja. Nie ma co się dziwić. W końcu była głęboko zakonspirowana i obecnie nadal niewiele o niej wiadomo. Znamy ją jako muszkieterowie, a w konspiracji nosiła kryptonimy Mu, Nurki, Regimenty Mu oraz Żupany. W naszej polskiej literaturze popularnej polecam trzy książki, które traktują o muszkieterach. Kazimierz Leski, legendarny Bradl, Życie niewłaściwie urozmaicone, Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK, Jerzy Rostkowski, Świat muszkieterów, Zapomnij albo zgiń oraz Jacek Wilamowski i Andrzej Zasieczny, Rozkaz zabić Witkowskiego, Tajemnice organizacji wywiadowczej Muszkieterowie 1939-1942. Sporą dawkę informacji znalazłem również w książce Jana Lareckiego pod tytułem Krystyna Skarbek, agentka o wielu twarzach, a także w jego artykułach. Nie tylko zresztą jego autorstwa, ale i innych badaczy, jak choćby takim Muszkieterowie Dariusza Baliszewskiego, który opublikowano w Newsweek Polska w dniu 8 listopada 2006 roku. O muszkieterach sporo wiemy, ale nadal jeszcze więcej musimy się domyślać. Zanim jednak opowiem Ci co i jak, to myślę, że warto wspomnieć, iż z muszkieterami związana była dziś już dobrze znana szerokiej publiczności agentka brytyjskiego zarządu operacji specjalnych, czyli SOE, Special Operation Executive, Krystyna Skarbek. A zadaniem SOE było m.in. prowadzenie wojny nieregularnej, czyli dywersji, sabotażu i operacji specjalnych oraz koordynacja działań politycznych i propagandowych, jak również wspomaganie ruchu oporu w okupowanej Europie, a także prowadzenie działań na Bliskim i Dalekim Wschodzie w czasie II wojny światowej. Jak więc widzisz, tematyka dzisiejszego odcinka jest jak zwykle arcyciekawa. Zaczynamy! Ludzie. Zacznę od ludzi związanych z działalnością muszkieterów.
Są to m.in. Mieczysława Ćwiklińska, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych i filmowych w historii, członkini Muszkieterów. Podczas okupacji prowadziła kawiarnię u aktorek, gdzie była kelnerką, a w Podkowie Leśnej koło Warszawy, w jej willi, mieściła się radiostacja umożliwiająca kontakty Muszkieterów z Londynem, a także magazyny i system ostrzegający przed gestapo. Sama Ćwiklińska dostarczała informacje zasłyszane podczas pracy w kawiarni oraz była kurierką. To ona wykupiła zwłoki Stefana Witkowskiego za 500 000 złotych i jedynie ona stanowiła jego jednoosobowy kondukt pogrzebowy. Edward Rydz Śmigły, marszałek Polski, oficjalnie zmarł na zawał serca 2 grudnia 1941 roku. Podobno, gdyż istnieją różne wersje jego śmierci. Zresztą jego losy zasługują na oddzielny odcinek podcastu. Data jego śmierci, 2 grudnia 1941 roku, może być bowiem mistyfikacją. Jest i taka hipoteza, że co prawda 6 grudnia odbył się pogrzeb na Powązkach, jednak w kwaterze 139 pochowano anonimowego pacjenta ze szpitala Ujazdowskiego. Marszałek Rydz Śmigły ponoć zmarł pół roku później. Był on trzecią osobą wraz z Witkowskim i Kozłowskim, o czym później, na którą zapadł wyrok śmierci ze strony podziemnego państwa, choć nie wiadomo, czy ze strony Londynu, czy z Warszawy. Wyroku tego nie wykonano. Jako rozwiązanie zaproponowano mu samobójstwo lub wyjazd z kraju. Odmówił, więc skazano go na niebyt. Po aresztowaniu przez AK w końcu listopada 1941 roku trzymano go w ukryciu, w nieludzkich warunkach, w których odnowiła się gruźlica płuc z wczesnej młodości. Ciężko chory trafił do sanatorium miejskiego w Otwocku i tam zmarł 3 sierpnia 1942 roku. To jedna z takich solidnych hipotez. Marta Zaleska-Rydzowa, żona marszałka Rydza Śmigłego, została bestialsko zamordowana w Nicei z 2 na 3 lipca 1951 roku. Z jej mieszkania zniknęły wówczas pamiętniki i korespondencja męża. Józef Rettinger, angielski wysłannik do okupowanej Polski. Tak, tak, wówczas angielski. Odbyło się to jednak za zgodą rządu polskiego na emigracji. Pomiędzy 4 kwietnia a 15 lipca 1944 roku wielokrotnie usiłowali go zamordować egzekutorzy z Armii Krajowej, czyli oddział likwidacyjny Komendy Głównej AK, kryptonim 993 łamane na W, Wapiennik. Nie ustalono, kto wydał taki rozkaz. Po wojnie został m.in. współtwórcą wspólnoty europejskiej znanej jako EWG, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza. Zamierzam poświęcić mu odrębny odcinek podcastu OSS, gdyż wraz z dwiema innymi osobami tworzy on w mej głowie coś na kształt Trójcy Nieświętej. Maria Marcelina Hrabianka-Grocholska, zabita 17 maja 1940 roku. Najprawdopodobniej zabójcą był Włodzimierz Szyc, członek Muszkieterów. Jest to jedna z wielu nierozwiązanych zagadek związanych z tą organizacją. Włodzimierz Szyc, pseudonim biegacz, o którym powiedziałem przed chwilą, który był również członkiem tajnej struktury Wachlarz, czyli organizacji dywersyjnej AK oraz kurierem tatrzańskim. Został zabity 24 maja 1941 roku przez Niemców. To kolejna zagadka, gdyż Kazimierz Leski, późniejszy członek Armii Krajowej, winę za zabójstwo zrzuca na szefa Muszkieterów Stefana Witkowskiego. Kazimierz Leski, pseudonim Bradl, 37, Leon Juchniewicz, Karol Jasiński, Juliusz Kozłowski, generał Julius von Hallmann, generał Karl Leopold Janssen, Pierre Jules Lefebvre. Walczył w wojnie obronnej jako pilot. Jego samolot został zastrzelony przez Armię Czerwoną. Został członkiem Muszkieterów, gdzie pełnił funkcję szefa komórki kontrwywiadu tej organizacji. Po jej rozwiązaniu został przeniesiony do oddziału 2 Komendy Głównej AK. Zajmował się wywiadem komunikacyjnym i kontrwywiadem oraz tworzeniem szlaków kurierskich na froncie zachodnim. Podając się za niemieckiego generała wojsk technicznych Juliusa von Hallmana, zdobył plany fortyfikacyjne jednego z odcinków wału atlantyckiego. Wystąpił również pod fałszywym nazwiskiem generała Karla Leopolda Janssena, zaś w powstaniu warszawskim walczył jako dowódca kompanii Bradl, batalionu Miłosz. Po kapitulacji uciekł z kolumny jenieckiej i pełnił funkcję szefa sztabu obszaru zachodniego Armii Krajowej, a następnie delegatury sił zbrojnych na kraj. Po wojnie był za to wszystko w PRL-u prześladowany. Stefan Antoni Dębiński, pseudonim Andrzej Antoni 56 Andrzej Zaklika, który był drugim zastępcą szefa Muszkieterów.
nadzorował działalność kierowanego przez Kazimierza Leskiego kontrwywiadu tej organizacji. Przyczynił się do przejścia poważnej liczby oficerów z muszkieterów do Armii Krajowej. W sierpniu 1942 roku, po rozwiązaniu muszkieterów, sam również to uczynił i od września w stopniu porucznika rezerwy rozpoczął kierowanie referatem 992, czyli Biura Studiów Kontrwywiadu Oddziału 2 Komendy Głównej AK. Po zakończeniu wojny został skazany za działalność podziemną przez władze komunistyczne. Franciszek Knap, pseudonim Ernest W40 Otto Zoller Z11, zajmował się kontrwywiadem, zaś od stycznia 1943 roku był kierownikiem komórki ewakuacyjno-obserwacyjnej w referacie 998 oddziału 2 informacyjno-wywiadowczego Komendy Głównej AK. To właśnie on w dniu 1 lipca 1943 roku dowodził grupą żołnierzy, która wykonała brawurową akcję opróżnienia skrytek w mieszkaniu komendanta głównego Armii Krajowej generała brygady Stefana Roweckiego przy ulicy Spiskiej 14, mieszkania 10. Po zakończeniu wojny został skazany za działalność podziemną przez władze komunistyczne. Antoni Kocjan, członek muszkieterów, we wrześniu 1940 roku został przypadkowo zatrzymany w łapance na ulicach Warszawy i wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, skąd zwolniono go po 10 miesiącach. Na podstawie fałszywych dokumentów zamawiał części do broni dla AK w niemieckich warsztatach. Wniósł bardzo duży wkład w rozpoznanie niemieckiego ośrodka badań rakietowych w Peenemünde oraz w rozpracowanie wywiadowcze pocisków rakietowych V2. 2 czerwca 1944 roku został wraz z żoną przypadkowo aresztowany i uwięziony na Pawiaku, gdzie został zamordowany. Wincenty Miszke, pseudonim Henryk Myśliwiecki i Jan Majer, członek muszkieterów. Zajmował się organizacją, a potem wywiadem na Generalne Gubernatorstwo i Niemcy. Po powstaniu Związku Walki Zbrojnej nawiązał kontakt z generałem Roweckim i dostał od niego rozkaz podporządkowania muszkieterów pod rozkazy ZWZ. Wykonując go, doprowadził do konspiracyjnego zebrania członków organizacji, na którym część zebranych zadeklarowała podporządkowanie się ZWZ, a część pozostała poza ZWZ. Witkowski wydał wyrok śmierci na Wincentego Miszkę za zdradę organizacji, którego nie wykonano. W 1942 roku został przydzielony do Wydziału Wywiadu Piechoty Komendy Głównej AK. Po rozwiązaniu AK ujawnił się, choć podał, że dnia 1 sierpnia 1944 roku został aresztowany przez Niemców jako osoba cywilna i wywieziony na roboty do Niemiec i że po odzyskaniu wolności w roku 1945 powrócił do kraju. Klementyna Mańkowska, członkini muszkieterów, bliska współpracowniczka Witkowskiego. W 1942 roku wyjechała do Edynburga, gdy oficer angielskiej tajnej służby, a także generał Kazimierz Sosnkowski ostrzegli ją, by dla własnego bezpieczeństwa zniknęła z Londynu. Ten sam sygnał otrzymała w roku 1948 od Krystyny Skarbek i prawdopodobnie Teresy Łubieńskiej. Obie one są uznawane za członkinie muszkieterów. Wyjechała do Konga i być może dlatego przeżyła. Krystyna Skarbek, agentka wywiadu angielskiego SOI. Nóż kochanka zakończył jej życie 15 czerwca 1952 roku. Okoliczności jej śmierci budzą jednak liczne wątpliwości. Teresa Łubieńska, członkini muszkieterów przyjaciółka Krystyny Skarbek, zabita 24 maja 1957 roku nożem na opustoszałej stacji londyńskiego metra, nie przez kochanka. Ten Londyn to ma problemy z nożownikami od bardzo dawna, a przypomnę, że nóż był ulubioną bronią agentów SOE, ale to tylko taka luźna uwaga. I w końcu Stefan Witkowski, organizator i dowódca muszkieterów. Inżynier. Stefan Witkowski, pseudonim kapitan, dr Z, dyrektor, inżynier Tęczyński-Kaniewski, Stewit, urodził się 3 kwietnia 1903 roku w Moskwie, a działalność konspiracyjną niemal wyssał z mlekiem matki, a właściwie to ojca, gdyż ten był wywiadowcą polskiej organizacji wojskowej w stolicy Rosji.
Dopiero po rozwiązaniu organizacji 11 listopada 1918 roku rodzina Witkowskich przeniosła się do Polski, gdzie Marian Witkowski, czyli ojciec Stefana, otrzymał awans na stopień pułkownika ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku. Sam zaś Stefan podczas wojny polsko-bolszewickiej wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego. Zaś po zakończeniu działań wojennych rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, ale zakończył je w Paryżu w École Polytechnique. Paryskie studia były bardzo drogie i nie było stać na nie jego rodziny. A jednak Politechnikę Paryską ukończył. Przychylałbym się do tez zawartych w pracach Jana Lareckiego, który uważa, że Stefan Witkowski w drugiej połowie lat 20. XX wieku znalazł się w zainteresowaniu łowców talentów przedwojennej dwójki, czyli oddziału drugiego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, to jest polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Dlaczego? Otóż miał nieprawdopodobne talenty techniczne. Interesował się tymi samymi dziedzinami, które ciekawiły wywiad. Studiował budowę silników lotniczych i budował szybkie motorówki, tak zwane ślizgacze. I miał świetne patriotyczne pochodzenie. Wiele wskazuje na to, że to dwójka pokryła koszty paryskich studiów. Prawdopodobnie przeszedł również kursy doszkalające w pracy wywiadowczej na obcym terenie, we Francji znaczy. Potwierdzają to pewne dokumenty londyńskiej dwójki. O takich szkoleniach dla Witkowskiego w Paryżu mówi podczas przesłuchań u Andersa rotmistrz Czesław Szatkowski, pseudonim Mikołaj Zaremba, alias 41. Wiele wskazuje na to, że jeszcze we Francji Witkowski poznał Jerzego Giżyckiego, późniejszego męża Krystyny Skarbek. Ale są to sprawy dalekie jeszcze od drugowojennej działalności szpiegowskiej tych wszystkich osób. A jeśli chodzi o okres międzywojnia, to nie odnaleziono dotychczas żadnych dokumentów wskazujących na współpracę Witkowskiego z polskim czy jakimkolwiek innym wywiadem. I na chwilę obecną to jedynie dywagacje. W 1931 roku Witkowski wraz z żoną i synkiem przeniósł się do Genewy, gdzie założył własną firmę Stewit. Pracował w niej nad stworzeniem uniwersalnego silnika, który mógłby być napędzany paliwem każdego rodzaju, na co otrzymywał subsydia od polskich władz wojskowych. Warto zresztą podkreślić, że otrzymał on dostęp do największych tajemnic polskiej myśli zbrojeniowej. Dzięki swoim umiejętnie nagłaśnianym medialnie wynalazkom, Witkowski był osobą powszechnie znaną w Szwajcarii. Jednak pomimo pracy w Genewie, często bywał w kraju, bywał na salonach Warszawy, gdzie otaczała go sława konstruktora i wynalazcy, geniusza, którego wszyscy chcieli znać. On zaś poznał w ten sposób wiele osób, które w niedalekich realiach okupowanego kraju stały się jego bliskimi współpracownikami. Zawarł również kontakty z oficerami Korpusu Ochrony Pogranicza, kawalerii, a także policji. Do Polski powrócił w sierpniu 1939 roku i uczestniczył jako ochotnik w wojnie obronnej. A już w listopadzie 1939 roku w Warszawie zaprzysiągł pierwszych 48 członków konspiracyjnej organizacji wywiadowczej. Odbyło się to w warszawskim mieszkaniu hrabiny Teresy Łubieńskiej na tak zwanym Zbawieniu obok Placu Zbawiciela. Początkowo skupiono się jednak na pomocy żołnierzom uciekającym z niewoli oraz legalizacji ich pobytu. Między innymi zorganizowano podrobione dokumenty umożliwiające wyjście ze szpitala generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot, a ten odpłacił się kapitanowi śmiercią niedługo potem. Stefan Witkowski został zabity 18 września 1942 roku przez komórkę egzekucyjną Armii Krajowej na mocy wyroku, w którego podstawach leżały oskarżenia sfabrykowane przez dowódców AK. Organizacja. Wiadomo, że muszkieterów utworzono na początku października lub listopada 1939 roku w Warszawie z inicjatywy inżyniera kapitana Stefana Witkowskiego. Jedna z hipotez dotyczących nazwy organizacji mówi, że pochodzi ona z końcowego okresu walk podczas wojny obronnej 1939 roku, kiedy to kapitan Witkowski dowodził dywersyjnym oddziałem uzbrojonym m.in. w karabiny przeciwpancerne Wzór 35. Dowódca samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, generał Franciszek Kleberg, miał nazwać ów oddział muszkieterami od długości karabinów wynoszącej 1760 metrów, prawie 2 metry. Zaś Witkowski podczas tworzenia swojej organizacji powoływał się na dyspozycje przekazane mu przez generała Władysława Sikorskiego.
Do muszkieterów należeli przede wszystkim młodzi oficerowie, służby czynnej i rezerwy oraz osoby wywodzące się ze środowisk technicznych. To są znajomości przedwojenne inżyniera Witkowskiego, a także z innych organizacji konspiracyjnych. W organizacji tej m.in. działali inżynier Antoni Kocjan, czyli przedwojenny konstruktor szybowców, i Tadeusz Derengowski, instruktor szybowcowy i pilot samolotowy. Muszkieterowie powstali jako niezależna organizacja konspiracyjna, ukierunkowana na działania wywiadowcze w okupowanym kraju. Ale konsolidacja w ramach państwa podziemnego powoli się dokonywała i już w 1940 roku weszli w skład Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych. Od CKON otrzymali też środki finansowe. Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych był konspiracyjnym ośrodkiem politycznym, będącym płaszczyzną współpracy organizacji konspiracyjnych, postrzegających Służbę Zwycięstwa Polski, późniejszą AK, jako organizację związaną z obozem sanacyjnym. Z tego też powodu CKON nie uznawał mandatu generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego do reprezentowania rządu Władysława Sikorskiego. Nie była to zresztą jedyna taka organizacja, gdyż ZWZ nie podporządkowały się inne organizacje, które były zrzeszone np. w Komitecie Porozumiewawczym Organizacji Niepodległościowych, a po jego upadku w Konfederacji Narodu. Ot takie nasze polskie piekiełko. A w 1941 roku biuro polityczne CKON oficjalnie podporządkowało się delegatowi rządu na kraj. Jak już rzekłem, muszkieterowie prowadzili głównie działalność wywiadowczą na terenie całego okupowanego kraju, a także na obszarze Rzeszy. Prowadzili również działalność kontrwywiadowczą, która była solą w oku późniejszej Armii Krajowej. Silna placówka wywiadowcza, tak zwana baza, znajdowała się również w Budapeszcie. W okresie od połowy 1940 roku do wiosny 1941 struktura organizacyjna kierownictwa muszkieterów wyglądała następująco. Komenda Główna, od 1 maja 1941 roku przemianowana na Kapitanat, na czele której stał szef, kapitan Stefan Witkowski, oraz podlegający mu sztab wraz z biurem składający się z 5 szefów: kwatermistrza, propagandy, rejonów wywiadowczych, kontrwywiadu i łączności. W drugiej połowie 1941 roku poprawiły się relacje muszkieterów ze Związkiem Walki Zbrojnej dzięki rezygnacji Witkowskiego z prowadzenia działalności kontrwywiadowczej i przeniesieniu tej komórki do ZWZ. Skończyły się bowiem podejrzenia o inwigilację innych organizacji i przesyłanie nieżyczliwych im raportów do Londynu. Zaś muszkieterowie otrzymali pomoc finansową od ZWZ w wysokości 15 tysięcy marek miesięcznie. Ostatnia udokumentowana wpłata nosi datę z listopada 1941 roku, czyli miesiąca, w którym w Warszawie pojawili się marszałek Edward Rydz-Śmigły i były premier Leon Kozłowski, ale o tym nieco później. Siatka wywiadowcza muszkieterów w terenie składała się z 8 rejonów wywiadowczych, te zaś z grup. Witkowski wizytował je, podróżując swoim samochodem po Niemczech, Francji i Szwajcarii, przebrany za wysokiego rangą oficera SS pod fałszywym nazwiskiem Artur August von Tierbach. Szacuje się, że organizacja liczyła 800 członków. Muszkieterzy mieli bezpośredni kontakt z brytyjskim wywiadem Intelligence Service, któremu przekazywali regularnie meldunki wywiadowcze, dzięki czemu mogli się cieszyć niezależnością od innych organizacji podziemnych, głównie ZWZ-AK. Prowadzili jednak z nimi współpracę. Anglicy. W różnych materiałach czytamy, że muszkieterowie pracowali głównie dla brytyjskiego wywiadu. Wskazuje się, że Intelligence Service, czyli słynną MI6, z którą związany jest nierozłącznie James Bond, w książkach i w filmach. Realnie jednak muszkieterowie nie tylko pracowali na rzecz MI6, tylko SOE, czyli Special Operations Executive. Po naszemu to kierownictwo operacji specjalnych, oficjalnie powołane do życia 16 lipca 1940 roku. Wielka Brytania, tak jak Związek Radziecki, przywiązywała ogromną wagę do dezorganizowania od wewnątrz niemieckiej machiny wojennej, sabotażu w zakładach zbrojeniowych,
dywersji na liniach komunikacyjnych i w łączności, zamachów na hitlerowskie osobistości, działań partyzanckich oraz wywiadowczych przy pomocy ruchu oporu w krajach znajdujących się pod okupacją niemiecką. To właśnie SOWI została pomyślana jako organizacja koordynująca całość tych poczynań. Składała się z 14 sekcji, z których każda obejmowała w zasadzie jedno z okupowanych państw. Naczelne kierownictwo polityczne SOE sprawował początkowo minister gabinetu Churchilla Hugh Dalton, a później zastąpił go Lord Selborne. Jednak rzeczywiste kierownictwo SOE należało do dyrektora. Kierownictwo operacji specjalnych było rozwinięciem istniejącej już przed wojną w brytyjskim imperialnym sztabie sekcji General Staff Research GSR, która już w 1938 roku przeprowadzała na przykład sekretny sondaż w Polsce i w państwach bałtyckich dotyczący możliwości rozwinięcia wywiadu oraz dywersji. A wkrótce potem sekcję GSR przekształcono w Military Intelligence Research, w ramach której rozpoczęto systematyczne szkolenie dywersyjno-wywiadowcze rezerwistów o profilu programowym typowym dla szkolenia późniejszych komandosów. SOI była rozwinięciem Intelligence Service, jeśli chodzi o założenia taktyczne i personalne, jednakże nie była formalnie zależna od wywiadu. Trzeba bowiem przyznać, że zadania dywersji i sabotażu nie były mocną stroną działania Intelligence Service. W SOE zmieniono taktykę pracy wywiadowczej i w miejsce penetracji prowadzonej przez nieliczną, ale wysoko wyspecjalizowaną kadrę agentów i rezydentów, jak miało to miejsce w Intelligence Service, rozpoczęto wielką ofensywę przeciwko Niemcom i ich sprzymierzeńcom dzięki wykorzystaniu ruchów oporu w okupowanej Europie, czyli poszli na masówkę. Ale w zamian liczba otrzymywanych informacji została zwielokrotniona. Spośród owych ruchów oporu największą rolę odegrała Polska Podziemna Służba Wywiadowcza, a przy okazji równolegle z SOE powstała tajna organizacja Double Cross, XX, podwójny X, również organizacyjnie związana z Intelligence Service, zwana także Komitetem 20. W jej skład weszli oficerowie Intelligence Service oraz specjaliści różnych dziedzin, profesorowie uniwersyteccy, psychologowie, ekonomiści, socjologowie. Zadaniem Double Cross było kierowanie dezinformowaniem wywiadu niemieckiego o przedsięwzięciach i zamiarach wojennych Wielkiej Brytanii oraz jej zachodnich aliantów. W działaniach tych uczestniczył m.in. podpułkownik dyplomowany pilot Roman Czerniawski, pseudonim Armand alias Brutus, który tak scharakteryzował tę organizację. Powstał nieprawdopodobny świat ułudy wojskowej. Stworzono wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca, powstały oddziały i wielkie jednostki, które nigdy nie istniały, pojawili się generałowie angielscy i amerykańscy, którzy nigdy się nie urodzili. Tysiące radiostacji korespondowało pomiędzy nieistniejącymi oddziałami, setki znaków konwencjonalnych pokrywało południową Szkocję i południową Anglię i setki oddziałów Home Guard bezwiednie markowało nieistniejące dowództwo. Piękny przykład decepcji. Polscy cichociemni nie byli częścią SOE, choć przechodzili takie samo szkolenie. Zresztą zostało ono zaprojektowane przez polskich wojskowych. Organizacyjnie podlegali pod zwierzchnictwo wojsk polskich, zarówno sił zbrojnych na zachodzie, jak i armii krajowej, dlatego składali dwie odrębne przysięgi wojskowe. Najbardziej znaną polską agentką SOE jest Krystyna Skarbek, pseudonim Mucha. Nawiązała ona kontakt z muszkieterami. W swoich wspomnieniach Kazimierz Leski, wówczas 28-letni szef komórki kontrwywiadu w Muszkieterach, spotkał ją i napisał: tu trzeba pamiętać o naszym ówczesnym nastawieniu. Uważaliśmy, że praca wywiadu, nasza praca, stanowi jeden z poważniejszych wkładów Polski w wojnę przeciw Niemcom i wkład ten daje naszemu rządowi na emigracji poważny materiał przetargowy we współpracy z innymi aliantami. Chodziło więc o to, żeby wyniki tej pracy trafiały bezpośrednio do polskiego naczelnego dowództwa w Londynie. Po co więc przyszedł tu specjalny wysłannik Intelligence Service? Z tym zapytaniem zwróciłem się do Stefana Dębińskiego, całkowicie podzielającego zresztą moje nastawienie co do wartości naszej pracy, i wkrótce zostałem zaproszony na spotkanie u kapitana właśnie z tym agentem. Okazała się nim Krystyna Skarbek, śliczna, zgrabna, bardzo inteligentna i absolutnie urocza dziewczyna. Przeszła przez Słowację razem z księdzem jezuitą, idącym do jezuitów polskich, zresztą też Polakiem, którego Dębiński nazywał Bidulą.
Jak się później okazało, wyszła z Budapesztu razem z biegaczem Włodzimierz Szczyc, kurier muszkieterów, i jego żoną, ale od koszyc szli już osobno. Mucha pracowała od początku wojny dla Intelligence Service w różnych krajach, m.in. na Bliskim Wschodzie. Do Witkowskiego trafiła, gdyż podobno znali się jeszcze z okresu jego pobytu w Szwajcarii. Rozmowa na naszym spotkaniu była ogólnopolityczna. Mucha opowiadała o swoich spostrzeżeniach i doświadczeniach w Turcji. Witkowski mówił ogólnie o warunkach i stosunkach w Polsce, o siłach niemieckich tu zaangażowanych. Oczywiście rozmawialiśmy też o wojnie i jej ewentualnym rozwoju. Skarbek zabrała od muszkieterów obszerne raporty wywiadowcze. Ustaliła też z nimi zasady regularnej łączności kurierskiej. Jej kontakty z muszkieterami trwały praktycznie do końca istnienia tej organizacji. A formalna likwidacja muszkieterów w drugiej połowie 1942 roku, a to szczytowy okres wojny, pozbawiła Brytyjczyków istotnego źródła informacji z tej części Europy. Niewykluczone, że mogło to mieć wpływ na ograniczenie z ich strony pomocy świadczonej stronie polskiej. Dziwności. W listach krążących pomiędzy Warszawą a Londynem już w 1940 roku zaczęły pojawiać się zarzuty dotyczące wygórowanych ambicji Witkowskiego. W raporcie do generała Władysława Sikorskiego z 28 listopada 1940 roku generał Kazimierz Sosnkowski pisał: Witkowski próbował nawiązać z Anglikami bezpośredni kontakt przez swojego kuriera w Budapeszcie. To jest niedopuszczalne. Jego raporty muszą iść wyłącznie przez was. Wymiana materiałów z Anglikami należy tylko do centrali. Witkowski nie może wysyłać własnych kurierów. Sikorski odpowiedział: Separatyzm organizacji muszkieterów uważałem od początku za szkodliwy. Takie stanowisko zajmuję w dalszym ciągu i nie podzielam zdania pana generała, by praca tej organizacji mogła pod odpowiednią kontrolą dać pozytywne wyniki. Ale pozytywne wyniki działań Witkowskiego i jego organizacji powodowały, że brytyjska ekspozytura wywiadowcza na Europę Wschodnią domagała się przesyłania meldunków muszkieterów bezpośrednio na jej ręce z pominięciem władz polskich. Chodziło o raporty ze wschodu, gdzie wywiad brytyjski nie dotarł, a muszkieterowie uruchomili własne placówki w Wilnie, Białymstoku, Grodnie, Kowlu i Lwowie. Przy okazji, to właśnie muszkieterowie jako pierwsi przez sieć swoich agentów w Grodnie już w czerwcu 1940 roku zdołali dotrzeć do przekonujących dowodów zbrodni katyńskiej, które własnymi kanałami łączności przekazali do Londynu. A to oznacza, że władze Polski podziemnej od początku były świadome sowieckiej odpowiedzialności za śmierć ponad 20 tysięcy polskich oficerów. Na przełomie 1941 i 1942 roku Witkowski poprowadził bardzo tajemniczą grę w celu porozumienia się z Niemcami i nawiązał współpracę z niemieckim wywiadem wojskowym. Niemcy nawiązali kontakt z przebywającym na Węgrzech marszałkiem Edwardem Śmigłym-Rydzem oraz byłym premierem Leonem Kozłowskim. W związku z tą sprawą pułkownik Marian Stejfer sondował za pośrednictwem węgierskim zainteresowanie Niemców ewentualnym utworzeniem polskiego rządu współpracującego z Rzeszą. A w październiku 1941 roku marszałek Śmigły-Rydz powrócił do okupowanej Polski. W świetle zeznań muszkieterów, składanych w procesach powojennych, współpracę z Niemcami podjęto na wyraźne polecenie polskich władz podziemnych, delegatury rządu i Związku Walki Zbrojnej. A była to działalność obciążona najwyższym ryzykiem. Zdawano sobie jednak z tego sprawę, gdyż wszystkie materiały, wszystkie, były przekazywane Niemcom, ale wcześniej kopiowano je i wysyłano do Londynu jako dokumentację. W grudniu 1941 roku Witkowski, za wiedzą Niemców, wysłał swoich bliskich współpracowników z tajną misją do generała Władysława Andersa, przebywającego w Buzułuku w ZSRR. Ich zadaniem było przekazanie rozkazu podjęcia współpracy z Niemcami przeciwko Sowietom, czyli przejście na drugą stronę frontu wraz z całą armią, rzekomo wydanego przez marszałka Rydza Śmigłego. Istnieją przypuszczenia, że to Witkowski, wspólnie z marszałkiem Rydzem Śmigłym i byłym premierem Leopoldem Kozłowskim, podjęli próbę jakiegoś porozumienia się z Niemcami. Tworzono nawet zręby takiego polskiego rządu tworzonego we współpracy z Niemcami.
Przy okazji Śmigły i Kozłowski wspólnie nielegalnie przekroczyli linię frontu niemiecko-sowieckiego pod koniec 1941 roku. Cała ta akcja spełzła jednak na niczym. Czy w Warszawie w tym czasie faktycznie coś się działo? No tak. Oto w liście generała Władysława Sikorskiego do ambasadora w Moskwie Stanisława Kota z 26-27 marca 1942 roku czytamy. Zgodnie z raportem, który otrzymałem 20 stycznia, naród polski, mimo okrutnych prześladowań, odpowiedział stanowczo odmownie na wezwanie do udziału w krucjacie przeciwko bolszewikom, co było połączone z poważnymi koncesjami na rzecz Polski. I rodzą się pytania. Jakimi koncesjami? Czyje wezwanie? Do kogo skierowane? A ten dokument na to nic nie odpowiada. Jednakże kilka dni wcześniej, 24 marca 1942 roku, w rozmowie z prezydentem Rooseveltem Sikorski stwierdził: tak niedawno, bo zaledwie 20 stycznia, wszystkie polityczne partie Polski zadeklarowały swoją jednomyślną decyzję nieulegania sugestiom niemieckim i nieuczestniczenia Polski w jakiejkolwiek formie w kampanii antyrosyjskiej, w zamian za co Polacy mieli obiecane przywrócenie normalnych warunków na terytorium polskim. Czyli dyskutowano o tym. A w takiej dyskusji musiały ścierać się różne opcje polityczne, także i ta opowiadająca się za współpracą z Niemcami. Czy jednak reprezentowali ją premier Leon Kozłowski, marszałek Rydz-Śmigły i szef muszkieterów Stefan Witkowski? Na to nie sposób odpowiedzieć. Ale z jakiegoś powodu zarówno Kozłowski, jak i Witkowski otrzymali wyroki śmierci, choć na Kozłowskim wyroku nie wykonano wobec sprzeciwu generała Roweckiego. A już 6 grudnia 1941 roku podpisane zostały dokumenty scaleniowe ZWZ i muszkieterów. Witkowski nadal jednak nie wyrażał zgody na ujawnienie agentów głębokiego wywiadu muszkieterów na terenie Rzeszy. Z tego też powodu generał Rowecki pozbawił Witkowskiego dowództwa muszkieterów. Zaś w sierpniu 1942 roku Komenda Główna Armii Krajowej oskarżyła Witkowskiego o niesubordynację i współpracę z Abwerą i Gestapo. Muszkieterowie zostali rozwiązani oficjalnym rozkazem komendanta głównego AK generała Roweckiego z dnia 27 sierpnia 1942 roku. Większość członków tej organizacji przeszła do AK, a część do innych organizacji podziemnych. Zaś Wojskowy Sąd Specjalny skazał Witkowskiego na karę śmierci. Ten wyrok podpisany ponoć został przez pułkowników Tadeusza Bora-Komorowskiego, Kazimierza Plutę-Czachowskiego i Jana Rzepeckiego. Rozkaz ten wykonała komórka egzekucyjna AK 18 września 1942 roku. W tym dniu Stefan Witkowski umówiony był z ojcem, który właśnie przyjechał z Siedlec do Warszawy. Witkowski wyszedł z domu przy Wareckiej 9 około południa. W bramie czekali ludzie w mundurach niemieckiej żandarmerii. Gdy Witkowski pojawił się w prześwicie, otworzyli ogień. Pierwszych strzałów jakimś cudem zdołał uniknąć, wbiegł na najbliższą klatkę schodową, by z któregoś mieszkania zatelefonować do swoich ludzi. Według niejasnych relacji dzwonił, lecz nie udało się ustalić do kogo. Gdy po kilku minutach pojawił się na klatce schodowej, dosięgły go pociski. Trafiony w głowę, zginął na miejscu. Ci, którzy go zastrzelili, do mankietu jego płaszcza przypięli kartkę z napisem „Największy polski bandyta”. Podczas stalinowskiego procesu Czesława Szatkowskiego, jednego z uczestników wyprawy muszkieterów do oddziałów Władysława Andersa formowanych w ZSRR, zeznający jako świadek Stefan Ryś, pseudonim Józef, który był zastępcą szefa kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej, przyznał, że to na jego rozkaz i pod jego osobistym nadzorem wyrok wykonała komórka egzekucyjna AK. Podczas procesu doszło do znamiennej wymiany zdań pomiędzy Szatkowskim a Rysiem. Szatkowski zapytał przez swojego obrońcę, czy grupa likwidacyjna i Ryś wiedzieli, że Witkowski był agentem brytyjskim. Ryś odpowiedział: decydując się na zastrzelenie Witkowskiego, wiedziałem, że jest on agentem Intelligence Service, którzy to agenci korzystali ze specjalnej ochrony oficerów Armii Sprzymierzonych. Wiedziałem jednak również, że jest on agentem niemieckiego wywiadu. Biorę tę śmierć na swoje sumienie. Następnego dnia po zabójstwie Witkowskiego rozpoczęła się niemiecka obława na muszkieterów. Aresztowano kilkudziesięciu członków organizacji, m.in. Ludwika Platera i mecenasa Klimaszewskiego oraz Zygmunta Zybek-Platera, Teresę Łubieńską, Janinę Falencką. Ocalał jedynie głęboki wywiad. Prawdopodobnie tylko dlatego, że nazwiska jego członków znane były tylko Witkowskiemu, a inni zostali precyzyjnie wskazani. Przez kogo? Tego nie wiadomo.
ale to był koniec świata muszkieterów. Blisko rok później, 2 czerwca 1943 roku, komendant główny Armii Krajowej generał Stefan Grotrowecki zameldował do Londynu. Wobec systematycznych prób wyłamywania się, prowadzenia dwuznacznej gry z kontrwywiadem niemieckim Gestapo i wywiadem angielskim, usunąłem Stefana Witkowskiego ze stanowiska komendanta muszkieterów, przenosząc go do rezerwy. Rozkazu tego Witkowski nie wykonał. Zarządziłem rozwiązanie organizacji muszkieterów, a Witkowskiego oddałem pod sąd, który skazał go na śmierć. Wyrok zatwierdziłem. W międzyczasie został on zabity na rozkaz niemieckiego szefa kryminalnej policji, z którym Witkowski miał powiązania na tle afer bandycko-łapówkowych. I ani jedno słowo w tym meldunku nie było prawdą. A ludzie powiązani z muszkieterami, co i róż, nadziewali się na noże. Na dziś byłoby to na tyle. Ja zaś opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I na tych kursach szkolę m.in. kadry wywiadowcze i analityczne dla biznesu. A praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to pisz na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl. OSS Okiem Służb Specjalnych. Cześć!